teraz teatrzyk biograficzny Bobo ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii Bobo. Dzień dobry ludzie! Z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Bugs Bunny Lost in Time. I jak widzicie, dzisiaj jest kamerka. Bo tak sobie postanowiłem, że... chciałem zobaczyć, czy może wam się spodoba koncept kamerki, czy nie. Nie wiem, jak to sobie pomyślicie. Możecie powiedzieć, czy chcecie kamerkę w tej serii, bo prawdopodobnie to jest jedyna seria, w jakiej będzie kamerka. A jeżeli nie chcecie, to możecie powiedzieć, po prostu będzie jeden odcinek z kamerką. A mogłoby po prostu go później zreuploadować bez kamerki. Żeby było fajnie. No a więc dobra, skończyliśmy ostatnio na czasach pirackich. I no, musimy się chyba teraz wybrać do gangsterskich czasów, czy jakoś tak się nazywa. Nie w tą stronę. Lata 30. Więc chodźmy do lat 30. XX wieku. No i dobra, co tu się dzieje? Okej, tak się robiło. Pady. Kochle. Czy to jest jeszcze fajna kobieta? O! Są różne śmieszne rzeczy. Dobra. Tu nic. Chcę zobaczyć, bo może coś będzie ciekawego. Nie wiem w sumie, czy trulanie się daje mi jakiegoś boosta, ale mi się wydaje, że daje, więc dobra, no chodźmy tutaj do poziomu. The Big Bang with Trouble. O, teraz się Let's get out of here, Muggsy. Okay, boss. I taka mała rzecz, jeżeli będziecie chcieli nagrywać tą grę z peceta, to jeżeli gracie... jeżeli OBS-em przechwytujecie ekran, niech nie przechwytujcie gry jako gra, tylko jako okno po prostu. Ponieważ gdy przechwytujecie jako grę, gdy włącza się bitmapa, z jakiegoś powodu się restartuje, znaczy po prostu włącza się przechwytywanie gry. Nie wiem czemu tak jest. Dobra, mam tutaj jakiegoś bulldoga. Co to jest? Okej. Aha. Nie mam sobie skoczyć, dobra. To być to easy. Pyk. Nawet z tym psiakiem. Psiakiem, kozakiem. Okej, mam jedną. Tą. Marchewkę. Fajne jest to, że mogę na tego psa skoczyć. Dobra. No i teraz sobie pozbieram kulturalnie te marchawki. Nawet mi się udało to bez okiełznania tego psa. To jest dobre, bo te kości są potrzebne, żeby pies nam nie przeszkadzał. Ale ja sobie jakoś poradziłem bez tego. Ciekawe, co oni ukradli. No pewnie hajs. Wow. Okej. Okay. Więc możemy dalej iść. O, hello, ziomuś. I tak mam moją czapencję. Wow. Więc on ma z jakiegoś powodu życia. Okej, okay, jak cię pokonać, ziomuś? To po prostu polega na tym, że ja muszę przed tym uciekać, aż się zmęczysz, czy co? Pyk! Okej, czyli na tym to polega, spoko. No to po prostu będziemy to robić. Jak tam gra, każe. O! Bomba go zraniła. O! Więc mogę też tak robić. Łehehehe.
Okej, zakładam, że mogą też po prostu z tymi kowadłami. No daj mi, dajesz mi wyglądać, nie? Aha. Może mi się uda nawet. No prawie. Tego nie lubiłem w tych starych grach, że naprawdę kolizja była okropna w nich. Ale przynajmniej dało się grać. Ewidentnie muszę mieć ten klucz. Pyk. Ja chyba mogę rozwalić te okna, jak mi się wydaje. Tak, miałem rację. To było zbyt łatwe, by się domyślać, ale przynajmniej sobie też pozbieram tu karotki, żeby odrestaurować swoje życie. O, bardzo fajnie. No, jeszcze jedną daj. Dzięki jemuś. Mocny jesteś. No i mamy drugi zegarek, już. W tym odcinku. Kurde, 85 tych marchawek. Ciut ich dużo. Bo chyba jest imię 99, tylko że tu jest problem, że ja nie pamiętam, do czego one służyły. Bo nie widziałem jeszcze w tej grze żyć żadnych, więc no. Tada! Teraz możemy użyć klucz, żeby się przedostać. O, teda. Teraz mogę sobie iść na górę. Tamten wypuścił bombę. Nice. Okej. Okay. Sprawdzam każdą możliwość. Dobra. O, a nie mówiłem? Najlepiej jest wszystko sprawdzać, bo nie wiadomo na co... Właśnie. Mogę przecież kolejny raz coś wydać i nie. Okej. Tu coś wydać i nie. O, znowu wyleciała marchewka złota. Nice. Tu nie wyleciała... O, dostałem po raz pierwszy hit od nich. Pyk. Jej, dźwignia. Tam ta bomba nadal nie wybuchła. No i dobra, jedziemy windą. Bindą. Łehehehe. W środku banku. Okej. Okay. Siema, Eniu. Co za chami pro... O, to. Jest dynamit. O nie. Łehehehe, łehehehe, no, rozwijam sobie. Ups. Coś tam jest? Mogę tam być? Nie. Okej. Nic nie ma. Nic nie ma. Mogę rzucić to? Mogę. Kabum! Ja zawsze lubię kabum. Co jaki ugon kabum? Nie szczyloj we mnie! Dziacie jedyń. Rozwalę jeszcze. Daj mi bombę, dziękuję. Kamera. Schowam się do sejfem. On mnie nie widzi. Więc teraz mu podłożę bombę. I niech się tylko nie zdziwi. Kabum! Dziękuję. Już 10, kurde! A ile musimy na ten poziom? 15. To jeszcze niedużo zostało. A zegarku, bo nie zobaczyłem. 6. Mogę wejść? Mogę. Ło! No to teraz?
przy okazji zapiszę. Thanks, Moyle. Żeby nie było. Co to jest za sekrecie? Z buta wjeżdżę. Zbędź bomba. Aha, czyli ja tutaj sobie łaziłem po prostu jak idiota i rozwalałem to wszystko. Tak naprawdę mogę po prostu sobie tutaj wejść. No. Kurde, chciałem, żeby on jeszcze był na zewnątrz. Chciałem zobaczyć, jaka będzie animacja albo coś w tym stylu. Okej, to teraz co, muszę wysadzić? Coś tu będzie. Coś tu będzie. Tajny pokój. Aha, ja tu pewnie muszę dynamit przynieść. On dokładnie. Żeby się zrespił w magiczny sposób. Teraz wybuchnij i daj mi zegarek. Kluczyk mi. No dzień. Akme. W ogóle kto oglądał Królik Bugs? Looney Tunes znowu w akcji. Pozdrawiam wszystkich. Mój ulubiony film po prostu. Wow. Myślałem, że coś na mnie spadnie. Ale po prostu mój ukochany film. I nie wiem, chyba bodajże powstała jakaś gra w ogóle na podstawie tego filmu. Jestem ciekaw. Jeżeli powstała, to ja prawdopodobnie nagram tę grę. Ale muszę się dowiedzieć, czy powstała, bo nie jestem pewien do końca. Exit. Aha, muszę tu podejść. Teraz z buta wjeżdżam i idę do góry. Od razu zegarek. Serio. Ja to z easy. Oh no. To jest Indiana Jones. Co mi dasz? Wow, 24 kilo złota? To jest 24 tysiące kilo. O ty mało. No nareszcie, kurde. Ile ja mam się tu przenić? Rozumiem, że mogę przejść praktycznie tak całe dookoła. Ściana, bardzo ładna ściana. Nareszcie ktoś mądry pomyślał, żeby nie robić solidnych ścian dla kamery. Żeby kamera mogła swobodnie sobie przychodzić. Bo to jest problem wielu gier 3D. Znaczy niekoniecznie problem, czasami właśnie to jest plus. Żeby kamera nie wyszła po prostu za nasze pole widzenia. Ale po prostu jest to czasem według mnie przesadzone. Znaczy ja go w sumie muszę kopać tylko. W ogóle to jest taki stereotypowy strażnik. Chodzi po prostu z wywalonym brzuchem. Komizm po prostu. Okej, tu już byłem. Tu też jestem. Okej, teraz... No w sumie to jest chyba szybsze. Co to jest? Mogę przesunąć? Mogę. Fajnie. Teraz... Czyżby ten obraz coś miał mi zasugerować? Może mam tu przepchnąć?
popchnąć tam, żebym mógł pozwolić ten obraz. Czy coś się fajnego z tego. Bardzo bym chciał, żeby coś się fajnego z tego. Aha, ja to nie mogę tak zepchnąć, tak? No, to może być problem, no. A co w sumie z tym zrobić? Nie będzie razie. No przecież no... Nie wiem, kopnąć to mogę? Chyba, że... Mam to wziąć. No nie. Co ja mam zrobić? Co to jest? Wiedziałem, że to nie będzie nic dobrego. Co on tu robi? Męczysz się i w ogóle, ale nie mogę cię uderzyć. Się bronisz. Gdybym ci tak... No, szybciej się męcz. No nie. Nie, dodaj mi to chyba boosta. Teraz. What the... On chyba dostał w łeb. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Wow, ej, ale ładne to. Może nie jest to 3D, ale takie typowo... typowo dla starych kreskówek. Stylistyka. Czekajcie, no niby go dosłałem, ale ja no jestem zaciekawiony, co mam tutaj zrobić. W ogóle mam coś zrobić? Chyba nie. Bo to jest, wiecie, tak trochę dla zmyły. Więc dobra. Rooftop, run. Łop. O ty, szkocie. Nie, żebym miał coś do szkotów, że często. Co ja mam zrobić? Co ja mam tu kurde zrobić? Halo. Co ja tu mam zrobić? Okej, jesteśmy. I co tu mamy zrobić? W ogóle jak mi teraz słońce przyświeciło, to nic nie widzę. Halo, co tu ja mam zrobić? A może... Ej, to było nie fair. Mi strefę zrobił. Co, może w niego strzelić po prostu? Nie, on ucieka teraz. Zrobić w ogóle. Chyba, że... Chodź tu. Ta muzyka epicka jest. No znowu mi co jest? Ej, co ja mam zrobić? Robić. No bo nigdzie nie ma, z tego co widzę, nie ma żadnego wadła albo coś.
co ja mam zrobić? Aha! Dobra! Teraz ja zrobię. Now I get it. Aziu po prostu musi na niego wnerwić. Proste. Nie wiem, czy po prostu tyle razy go muszę zmęczyć, żeby dał się w końcu zrobić w bambuku. Halo? Okej. Okay. Easy. Jej, 90... What? Ha, dostał w dupę. Ej, w sumie? Czy mogę tu wejść po prostu? Nie, po prostu mi będzie zasadzał strefę cały czas. Zajebiście, gdzie jesteś? Tutaj jesteś. Elo? Jamuś? Jestem ciekawy, czy gdzieś jest dostęp host tej gry. Bo gangsterski jest epicki host. Aha. Pokonałem złoczyńców. Nice. Mam zegarek. Great. Just perfect. You have completed this level. Let me save your position. Dobra, dzięki. Thanks, Moyle. Bye. Yeah, goodbye, Moyle. Okej. Wystuprocentowałem ten poziom. Nice. Znaczy coś się otworzyło? Czy nie? Czy będę musiał robić... Nie mam tych zegarków w sumie. 23. Więc chyba trzeba będzie trochę pobacktrackować, ale... O! No to ci... Ciekawostka. Może coś tu więcej? Wow. 90. No cóż no, tak każdym bądź razie dzięki wam za oglądanie, tak troszeczkę krótszy dzisiaj odcinek, no ale cóż, więc dzięki wam za oglądanie, może wam się spodobało, bo jest, oczywiście powiedzcie, czy chcecie kamerkę, czy nie. Na razie, cześć, pa pa!